Cześć, witajcie. Dziś czeka nas spora dawka egzotyki. Jest bowiem z nami smartfon Dogi. To marka z Chin. Kiedyś już nawet testowałem ich telefony. Nie są wybitne, ale jakieś najgorsze również nie były. A teraz moi drodzy, zaproponowali smartfon dosłownie z zegarkiem na plecach. Z dodatkowym okrągłym wyświetlaczykiem i właśnie dlatego postanowiłem przyjrzeć mu się bliżej, bo po prostu jest intrygujący, ciekawy. A zatem posłuchajcie, co fajnego w tym smartfonie odkryłem, a co uważam w nim za niefajne. Na początek opakowanie i zestaw. Jak widzicie, całość jest bardzo estetycznie zaprezentowana. W komplecie poza 33-watową ładowarką i oczywistym składnikiem, czyli przewodem USB, mamy też takie fajne narzędzie do otwierania gniazda na karty, bo rzeczywiście można sobie na nim paznokieć połamać. A do tego dostajemy też zapasową folię ochronną na wyświetlacz. I dobrze, bo ta jedna, którą mamy już na dzień dobry naklejoną na ekranie, zużywa się nader szybko. Ta druga, podejrzewam, że również. Sam smartfon, jak już zauważyliście, należy do gatunku pancerniaków. Ma zatem obudowę zgodną z certyfikatem IP68, spełnia do tego militarną normę wytrzymałości na upadki uderzenia, czyli tamtą 810G, a dodatkowo ma jeszcze certyfikat IP69K, czyli ten dodatkowy certyfikat wodoszczelności, wodoodporności, w zasadzie wszystkoodporności. W praktyce jest całkiem twardym i wytrzymałym urządzeniem. Nie udało mi się go utopić, chociaż zanim narazicie ten smartfon na zamoczenie, warto zadbać o to, by bardzo dokładnie przylegała newralgiczna część, czyli zaślepka gniazda USB-C i gniazdo na karty, które ma postać szufladki potrójnej, czyli Dual SIM plus microSD. Jeżeli chodzi o odporność na uderzenia, no to cóż, jest ona pomniejszona przez dodatkowy wyświetlacz, czyli zawsze jest to jeden element więcej, który można potłuc. Co prawda ten dodatkowy ekranik otacza taka lekko wystająca rameczka, ale ona nie jest najtwardsza, bo jest po prostu stworzywa i też może ulec uszkodzeniu, kiedy telefon upadnie na jakiś głaz czy coś w tym rodzaju. Solidność i sztywność konstrukcji zapewniają dodane na bokach metalowe wzmocnienia, które z kolei, no niestety, daje się zarysować, a ekran chroni szkło Gorilla Glass 5 w połączeniu z dość szerokim obramowaniem. Nie wygląda to jakoś szczególnie efektownie, ale w razie upadku jest szansa, że jednak wyświetlacz przetrwa. Jak widzicie, mój do tej pory jeszcze jest w całości, czy jest chyba całkiem nieźle, a folię, tak jak powiedziałem, dość szybko musiałem usunąć, bo po prostu straciła swoją przejrzystość, bardzo szybko się porysowała i bardzo szybko zaczęła się odklejać od wyświetlacza. A sam wyświetlacz, no cóż, jakoś szczególnie imponujący to on niestety nie jest. To matryca IPS o niezbyt oszałamiających kątach czytelności, o niezbyt oszałamiającej jasności, ale na szczęście o przyzwoitej przekątnej 6,3 cala i równie przyzwoitej rozdzielczości Full HD Plus ze standardowym odświeżaniem, czyli mało już modnym obecnie 60-hercowym. Jeżeli chodzi o ostrość, czytelność, rozerowanie kolorów na tym ekranie, jakichś strasznych zastrzeżeń nie mam. Oczywiście nie oczekujcie tutaj takiej głębokiej czerni jak przy AMOLEDach i takiej dynamiki barw jak przy AMOLEDach, ale jest całkiem nieźle. Natomiast jasność maksymalna, moim zdaniem, w telefonie dedykowanym do użytkowania, nazwijmy to, outdoorowego, czy do sportów na świeżym powietrzu, czy do roboty na świeżym powietrzu, nie, według mnie ta jasność powinna być zdecydowanie jeszcze wyższa. Nie jest źle, ale powinno być moim zdaniem lepiej, szczególnie w tego rodzaju urządzeniu. Jak przystało na pancerniaka, smartfon jest dosyć ciężki i dosyć gruby. No, są to nieodzowne cechy tego urządzenia, więc narzekać nie będę. Natomiast jeżeli chodzi o ergonomię, no to cóż, najważniejszą i podstawową wpadką moim zdaniem jest położenie czytnika linii papilarnych. Według mnie jest umiejscowiony nieco zbyt nisko, a w dodatku nie został zintegrowany z klawiszem włącznika. Z jednej strony ma to sens, bowiem jest to telefon outdoorowy, a kiedy mamy brudne czy mokre ręce, z czytnika linii papilarnych i tak nie skorzystamy, musimy zatem polegać chociażby na przykład na układzie rozpoznawania twarzy. Jest proste, ale tutaj akurat w tym telefonie działa całkiem przyzwoicie. Sam czytnik działa również przyzwoicie, ale niestety ja odruchowo cały czas najpierw naciskałem klawisz włącznika, a dopiero potem szukałem palcem położonego nieco poniżej czytnika linii papilarnych. Sam czytnik działa rzeczywiście dobrze, niemniej
trzeba się do tej osobliwości tego smartfonu troszeczkę poprzyzwyczajać. Jeżeli chodzi o położenie przycisków głośności, no to już żadnych zastrzeżeń nie mam. Umiejscowienie głośnika, mikrofonów i tak dalej jest jak najbardziej prawidłowe. Bardzo ucieszyła mnie jeszcze obecność dodatkowego klawisza. Ten z kolei jest bardzo łatwy do wyczucia palcami, jest umieszczony na lewym boku, czyli po przeciwnej stronie niż czytnik, włącznik i klawisze głośności. I co najważniejsze, możemy przypisać mu jakieś konkretniejsze działanie, takie, które dla nas będzie wygodne. Na przykład ja sobie włączam nim latareczkę. A sama latareczka, jak widzicie, jest naprawdę fest. Nie tylko duża, ale też dosyć jasna i w roli doświetlacza w ciemności sprawdza się znakomicie. A teraz pora zajrzeć na tył, czyli do dodatkowego wyświetlaczyka. Trochę przyznam szczerze, że jestem nim rozczarowany. Z jednej strony wygląda naprawdę ciekawie. Okrągła tarcza, niczym wyjęta żywcem z jakiegoś smartwatcha, naprawdę przykuwa wzrok i robi wrażenie. Niestety, kiedy już miałem ten telefon w ręku i zacząłem go użytkować, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że producent trochę zmarnował tu potencjał, jaki tkwi w tym rozwiązaniu. Ekranik może nam, jak widzicie, wyświetlać zegar dostępny po dwukliku. Może również wyświetlać panel do sterowania odtwarzaniem muzyki. Możemy za pomocą tego ekraniku odebrać sobie albo odrzucić połączenie przychodzące, ale nie podejrzymy już na nim powiadomień chociażby z serwisów społecznościowych czy z klienta e-mail i tak dalej, i tak dalej. Nie przeczytamy na nim SMS-a, a najgorzej, że nie zrobimy sobie za jego pomocą selfie, czyli nie wyświetlimy tutaj obrazu z aparatu fotograficznego po to, żeby zrobić sobie selfiaka głównym tylnym aparatem. Może z czasem producent doda tutaj jakieś nowe funkcje, ale na razie jedyny update, który na tym telefonie miałem, to dotyczył po prostu poprawek bezpieczeństwa. Natomiast nie wniósł niczego nowego do obsługi tego dodatkowego tylnego wyświetlaczyka. Trochę szkoda, bo sam wyświetlaczyk jest całkiem spory, w sumie nie najgorzej czytelny i w rolach, które tutaj tak na szybko wymieniłem, sprawdzałby się całkiem dobrze, a mam wrażenie, że chyba nawet lepiej niż podobny wyświetlaczyk, tyle że prostokątny, którego jakiś czas temu miałem przyjemność używać w smartfonie Xiaomi 11 Ultra. Także niestety wyświetlaczyk, który miał być chyba w założeniu największym bajerem tego smartfona, pozostawił we mnie taki, powiedziałbym, niedosyt. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie natomiast interfejs. A wiecie czym? Brakiem śmieci. Po smartfonie prosto z Chin spodziewałem się mnóstwa dodatkowych, kompletnie niepotrzebnych, nieprzydatnych w naszym regionie śmieciowych aplikacji. A tu tadam! Niespodzianka, bo w zasadzie ten interfejs wygląda prawie że jak czysty Android i nie ma tu żadnych dodatkowych śmieci. Fajnie. To mi się spodobało. Jeżeli chodzi o opcje personalizacyjne, trochę tu ich jest, ale nie za dużo. Producent nie starał się tutaj na siłę przekombinować. Dał wybór między interfejsem płaskim a zasobnikowym. Dał możliwość zmiany siatki, czyli rozmiaru, a co za tym idzie również ilości ikon na pulpicie. Dał możliwość zmiany tapetek, tematów ekranowych, czy możliwość korzystania z widżetów oraz popularnych, znanych z Androida gestów. Interfejs wbrew moim pierwotnym oczekiwaniom i wyobrażeniom okazał się całkiem schludnie zrobiony i nawet obyło się bez straszliwych błędów językowych w tłumaczeniu na język polski. Kilka drobnych tam znalazłem, ale ogólnie jak na telefon chińskiego producenta, który nie ma w naszym kraju oficjalnego przedstawicielstwa, jest zupełnie przyzwoicie. Jak to wszystko działa? W zasadzie również bez wstydu. No niestety, demon prędkości to nie jest. Nie oczekujcie, że to jest telefon wymarzony do grania, ale w takich codziennych, podstawowych zadaniach sprawdza się całkiem przyzwoicie. Nie ma jakiegoś strasznego throttlingu, nie nagrzewa się zanadto, a w sumie przez taką pancerną obudowę i tak byście wiele ciepłoty nie wyczuli. Ogólnie, jeżeli chodzi o jego wydajność i płynność działania, jest całkiem poprawnie. Tutaj jakiegoś wielkiego szału nie ma, ale dramatów również nie ma. Telefon działa zupełnie przyzwoicie i nie irytuje powolnością, przycinkami i tak dalej. Jak już wspominałem, producent nie przesadził tutaj z dodatkami, ale dał kilka praktycznych mikroaplikacji zamkniętych w jednym osobnym folderze i są to apki takie, powiedziałbym, typowo użytkowe. Mamy tutaj kompas, mamy tutaj wysokościomierz, prostą poziomicę, pion, kątomierz, licznik kroków, czy nawet czujnik hałasu w naszym otoczeniu. Od taki prosty, przydatny zestawik, niestety ominięty w tłumaczeniu interfejsu na polski. Poza interfejsem bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie akumulator tego telefonu. 3 dni działania to dla niego żaden problem. Ale to nie dziwne, bo bateria ma pojemność 6000 mAh. A do tego jeszcze akumulator ten można ładować
indukcyjnie. W egzotycznych i powiedzmy to niezbyt drogich, niezbyt wyszukanych telefonach jest to rzadko spotykany dodatek. Oczywiście jest też szybkie ładowanie przewodowe, przypomnę moc 33 W i ładowarka w zestawie, napełniające ten akumulator mniej więcej 1,5 godziny. Tu mogłoby być lepiej, ale w sumie źle nie jest i generalnie z osiągów akumulatora naprawdę można w tym smartfonie być zadowolony. I na koniec, choć w sumie te informacje zdają się być w miarę oczywiste, nie ma tutaj 5G, a jakość dźwięku i połączeń jest w sumie dosyć przeciętna. Tutaj też mogłoby być lepiej, szczególnie jeżeli chodzi o głośnik zewnętrzny, który moim zdaniem jak na telefon outdoorowy jest po prostu zwyczajnie zbyt cichy. Jeżeli nie macie zbyt rygorowanych oczekiwań względem aparatów fotograficznych, to z jakości zdjęć będziecie zadowoleni. Mamy tu trochę nietypowy zestaw, ale o tym za chwilę. Na razie o głównym aparacie. 64 megapiksele plus dodatkowa matryca 8 megapikseli szerokokątna. Wiadomo, jeżeli chodzi o jakość zdjęć dziennych, jest jak najbardziej w porządeczku. Szkoda niestety, że zabrakło dodatkowego trybu makro wykorzystującego chociażby aparat szerokokątny. Jest tryb nocny, zdjęcia nocne, no wiadomo, są już zdecydowanie gorsze niż te dzienne, ale nadal powiedzmy, że mieszczą się w granicach przyzwoitości dla smartfonów ze średniego segmentu. Nie są jakieś wybitne, ale takie zupełnie tragiczne też nie są. Powiedzmy, że tutaj mogłoby być też trochę lepiej. To, co najbardziej mi dospierało, to duża i zauważalna różnica pomiędzy zdjęciami wykonywanymi głównym aparatem a modułem szerokokątnym. Tu rzeczywiście jest spora przepaść. Te z szerokiego kąta polecam robić tylko w dzień, tylko przy dobrym świetle i tylko wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy objąć jakiś szerszy plan. Jeżeli chodzi o selfiaczki, no to cóż, jest też poprawnie, bez rewelacji, ale źle nie jest. Tryb portretowy zarówno z przodu, jak i z tyłu również daje się znieść. Czasem się myli, ale nie są to błędy jakieś strasznie rażące i mocno rzucające się w oczy. Ogólnie, jeżeli chodzi o fotografię, jest nie najgorzej, ale mamy tu jeszcze jedną ciekawostkę. Trzeci aparat. I nie jest to aparat, jakbyście pewnie się spodziewali, z teleobiektywem, ale jest to aparat niemalże noktowizyjny. Aparat nocny robiący zdjęcia czarno-białe, za to w totalnej ciemnicy. Sprawdzi się on chociażby do tego, by podejrzeć, co czai się w ciemnym pokoju czy w ciemnej piwnicy. Rzeczywiście w telefonie outdoorowym tego rodzaju aparat może okazać się całkiem przydatny. Bardzo ciekawy gadżet i wydaje mi się, że chyba nawet jeszcze ciekawszy niż ten dodatkowy okrągły wyświetlacz, który, przypomnę, ma tutaj nieco zmarnowany swój potencjał. Temat jakości wideo wolałbym natomiast przemilczeć. Widać wyraźne migotanie obrazu, wypadanie klatek, płynność jest bardzo umowna, a i dźwięk też nie porywa. Jak się zatem okazało, nie taki straszny, egzotyczny Chińczyk, jak sobie go wyobrażamy i go maluje. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że producent trochę się tu postarał, by skroić ten smartfon pod nasze europejskie gusta. Oczyścił oprogramowanie ze zbędnych śmieci, przygotował całkiem estetyczny i starannie dopracowany zestaw. Wszystko razem bardzo estetycznie zapakował i ustrzegł się rażących błędów w tłumaczeniu interfejsu. Zadbano też o przyzwoity akumulator, zaprojektowano całkiem w sumie estetyczną obudowę. Trochę szkoda, że zabrakło wyświetlacza AMOLED i trochę szkoda, że zaprzepaszczono potencjał, jaki tkwi w dodatkowym ekraniku, który umieszczono na tyle obudowy i który w sumie w założeniu pewnie miał stanowić główny wyróżnik tego smartfona. Bardzo fajnym pomysłem jest aparat noktowizyjny, który w pewnych scenariuszach użytkowania może okazać się nader przydatny. Zdjęcia z pozostałych aparatów są na miarę średniej klasy, do jakiej w sumie ten smartfon należy, podobnie jak jego wydajność. Raczej taka, powiedziałbym, średnia półka, nic wielkiego, ale ogólnie źle nie jest. Poza tym telefon ucieszył mnie jeszcze obecnością dodatkowego programowalnego klawisza, obecnością kilku mikroaplikacji, które w outdoorowym telefonie mogą okazać się nawet czasem tam przydatne, i ucieszył mnie również potrójnym slotem niezmuszającym do wyboru pomiędzy dual SIM a rozszerzeniem pamięci wewnętrznej za pomocą karty microSD. A w sumie tej pamięci wewnętrznej też tu jest całkiem sporo, bo akurat w tym
wariancie mam 256 giga. Nie polubiłem się natomiast z oddzielonym od klawisza włącznika czytnikiem linii papilarnych, chociaż przyznaję, że sam czytnik działa całkiem dobrze i w pewnych scenariuszach jednak takie rozwiązanie jest lepsze niż czytnik zintegrowany z włącznikiem, a do tego nie do końca polegałbym na deklarowanej nadzwyczajnej wytrzymałości tego smartfona. Cały czas boję się, że ta ramka na tyle obudowy i ten tylny wyświetlacz stuką się równie szybko jak przedni w razie punktowego uderzenia o jakiś kamień czy coś podobne. Na szczęście telefon rzeczywiście okazał się całkowicie wodoszczelny i odporny na zanieczyszczenie pyłowe. Pamiętajcie jednak, że do nagrywania filmów ten telefon kompletnie się nie nadaje. Na koniec zostawiłem informację o cenie. Zależy jak sobie mocno poszukacie w chińskich sklepach, ten smartfon znajdziecie mniej więcej od 1500 do 2000 zł. Czy warto? Jeżeli potrzebujecie twardziela i czujecie, że ten widzący w ciemności aparat fotograficzny może się Wam przydać, nie będzie to z pewnością zły zakup. Może Was trochę rozczaruje wyświetlacz, może Was trochę rozczarują możliwości fotograficzne, szczególnie przy słabszym oświetleniu i nie mówię tu o tym aparacie czarno-białym, przypominam. Może nie będziecie jakoś szczególnie zaskoczeni jakością dźwięku, ale cała reszta tego smartfona okazuje się być jak najbardziej całkiem strawna, tylko że oczywiście jeszcze będziecie musieli pozostać w nadziei, że producent dołoży drogą aktualizacji jakieś dodatkowe funkcje do tego dodatkowego wyświetlaczyka. Nim zdecydujecie się na zakup tego smartfona, pamiętajcie jednak, że nie jest on oficjalnie dystrybuowany w Polsce, więc ewentualne problemy reklamacyjne będziecie musieli załatwiać z chińskim sklepem. No i o tym, że po drodze, zanim ten telefon do Was dotrze, spedytor może jednak dowalić Wam VAT-em. Tak czy siak powiem Wam jedno. Sprowadzanie takiego egzotycznego smartfona o bardzo egzotycznej budowie z Chin to bardzo egzotyczne i ciekawe doświadczenie i jeżeli macie trochę czasu i zbędnych pieniędzy, to ja Wam je serdecznie polecam jako taką technologiczną odskocznię od naszego zwyczajnego europejskiego świadka. A teraz to już tylko bardzo dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!